Witam Was serdecznie. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Wami, postanowiłem, że zbadam temat, co to jest w ogóle pasja. Zadałem kilkunastu osobom takie właśnie pytanie. Co to jest dla Ciebie pasja? Część osób na początku powiedziało, pytasz o film Mela Gibsona, tak jak tutaj było wspomniane wcześniej, Jasełka 2. Nie, pytam, co to jest pasja. Padały konkretne sformułowania, że pasja dla mnie to jest na przykład koszykówka, pasja dla mnie to jest sport, ale też padały różnego rodzaju skojarzenia, co to jest pasja, że pasja to jest na przykład namiętność, że pasja to jest miłość, że pasja to jest czyjaś praca, że pasja to jest życie. Nie udało mi się sformułować jednej wprost definicji, co to jest tak naprawdę pasja, dlatego że myślę, że receptę na to, co to jest pasja, każdy ma z nas w sobie, a ja dzisiaj postaram się to po prostu nazwać. Kiedy byłem małym chłopcem, takim małym Krzysiem, razem z bratem Adasiem, jeszcze trochę niższym i do tego szczerbatym, mieliśmy wspólną pasję. Naszą ogromną pasją było to, że mogliśmy godzinami siedzieć przy naszym małym stoliku w kuchni i lepiliśmy takich małych rycerzy z plasteliny i robiliśmy bitwy o zamki, które budowaliśmy z klocków. Tak, ja się urodziłem w innych czasach, nie było wtedy komputera w moim domu, internetu, więc mieliśmy taką pasję, że lepiliśmy właśnie tych rycerzy z plasteliny. I co było w tym dziwnego, to to, że my często stawaliśmy przed bardzo dużym dylematem, jak na tamte czasy dla nas. Zobaczyć dobranockę, czy smerfy uciekną przed Klakierem i Gargamelem, czy jednak dokończyć tą naszą bitwę. No idealna sytuacja dla rodziców, tak? Dzisiaj mówi się, włącz telewizor, to wyłączysz dziecko. Nam nie trzeba było tego telewizora włączyć, nawet czasami nie chcieliśmy oglądać bajek, bo woleliśmy dokończać swoją pasję. Wygrywała pasja tą bitwę o nasz czas, bo my braliśmy czas w swoje ręce właśnie po to, żeby żyć z pasją. Kiedy już dorosłem, byłem większym chłopakiem, tata zaszczepił w nas kolejną pasję. To był sport, to były sztuki walki i w podstawówce i w liceum już trochę proporcje się zmieniły, bo już na Adama musiałem patrzeć do góry i też widać, że dawno liceum skończyłem i uprawianie sportu. Tak, to wtedy zafascynowaliśmy się sztukami walki i mieszkaliśmy na wiosce pod Wrocławiem. Na każdy trening musieliśmy dojeżdżać, więc to zabierało nam dużo czasu, to zabierało ponad godzinę drogi w jedną stronę. I to nauczyło nas poświęceń, to nauczyło nas organizowania sobie własnego czasu i to nauczyło nas wytrwałości, bo chcąc się też dobrze uczyć, odrabialiśmy lekcje w autobusie. Uczyliśmy się też w autobusie do zajęć, tak, do sprawdzianów. Na każdym treningu trener powtarzał nam jedną rzecz, którą ja Wam teraz przytoczę. Aha, zapomniałem, że trzeba jeszcze slajdy przerzucać. Nie jestem przyzwyczajony do slajdów. Jedna rzecz, która pojawiała się na każdym treningu. Trener mówił nam zawsze tak. Każdy trening to jest jak ziarenko piasku. Jeden nie znaczy nic, ale gromadząc tak naprawdę treningi, te ziarenka piasku, ćwicząc swoją wytrwałość i konsekwencje w treningu, możesz zbudować kopiec, a z kopca łatwo jest zbudować górę. Z pasją jak dla mnie, to co tutaj dzisiaj się wydarzyło, widzieliśmy mnóstwo prelegentów, którzy mówili o konkretnych swoich pasjach. Ja szukałem takiego wspólnego mianownika, co może być wspólne i jak to nazwać. Dla mnie pasja jest jak miłość. Dlaczego? Miłość ma różne etapy. Na początku pamiętam swoją miłość. Miłość na początku jest dużą fascynacją. Jest tak ogromną dla mnie fascynacją, że ja po pierwszej randce nie mogę się już doczekać następnej. Spotykam tą swoją miłość, spotykam tą swoją pasję, chcę ją poznać, chcę się w nią wdrożyć, chcę, nie potrafię już myśleć o czymś innym. Cały czas moje myśli krążą wokół tej pasji, wokół tej mojej miłości. I tutaj odczuwam duże emocje. Trochę dzisiaj już było też o emocjach. Odczuwam radość, odczuwam same pozytywne emocje. Następnym etapem jest tak naprawdę rozwój tej pasji. Tutaj mieliście przykłady, gdzie już pojawiają się, zakładamy sobie coraz wyższe poprzeczki, bo już stajemy się specjalistami w jakiejś pasji. Tutaj też pojawiają się drobne upadki, pojawiają się drobne problemy. Tutaj też zauważamy, że ta pasja potrzebuje od nas czasu, potrzebuje od nas poświęcenia i to jest ten kolejny etap, gdzie ten nasz związek z pasją już jest dojrzały. Następnym etapem
który czasami ma miejsce, to jest romans z inną pasją. Możemy zakochać się w czymś innym, możemy zobaczyć, że tak naprawdę coś innego sprawia nam satysfakcję, do czegoś innego łapiemy bakcyla i chcemy realizować się z czymś innym. I może być tak, że rozstajemy się z tą naszą pierwszą pasją, a może być tak, że po prostu mamy dwie różne pasje. Zapytała mnie żona, dlaczego akurat o tym trzecim mówię i dość dziwnie na mnie patrzyła. No, tak to po prostu jest, że tak może być. W moim przypadku pasje się zmieniają, żona nie. Okej. Co jeszcze do pasji i do miłości? Tak naprawdę pasję tak jak miłość trzeba odkryć i pasję tak jak miłość trzeba znaleźć. Myślę, że jeżeli sobie wyobrazicie, że jest teraz piątek wieczór, wyobraźcie sobie, jest piątek wieczór, siedzicie przed telewizorem, jecie pizzę, no i słyszycie, że w korytarzu ktoś się krząta. Wyciera buty, bez pytania wchodzi, otwiera drzwi, siada koło was, patrzy na was tak z politowaniem, no i to jest wasza pasja, tak? Czy jest to możliwe, żeby w taki sposób pasję odkryć? No ja nie znam takiej osoby żadnej, która właśnie w ten sposób, siedząc w domu przed telewizorem, odkryła swoją pasję. Myślę, że to jest tak samo jak z miłością. Czekając na księcia na białym koniu, czy na księżniczkę na białym koniu, no można w końcu dostać telegram. Koń zdechł, stop. Idę na piechotę, stop. Będę trochę później, stop. Okej. Pasja przede wszystkim potrzebuje czasu. Jest teraz w modzie taki mit 10 tysięcy godzin. Pan Malcolm Gladwell napisał o tym książkę Poza schematem, w której opisuje właśnie ten mit, dla mnie mit 10 tysięcy godzin, że im więcej ćwiczysz, im więcej, jeżeli przećwiczysz w życiu w jakiejś dyscyplinie, te 10 tysięcy godzin, to będziesz ekspertem, będziesz specjalistą. I w tej książce podaję takie przykłady jak Beatlesi, bo oni przed swoim spektakularnym sukcesem zagrali 1200 koncertów w Niemczech, co daje mniej więcej 10 tysięcy godzin. Podaję też Billa Gatesa, który od dzieciaka już zajmował się komputerami. No właśnie, ale dlaczego te 10 tysięcy godzin? Dla mnie jest to trochę niedorzeczność, bo już od dawna wiadomo, że im więcej ćwiczysz, tym stajesz się lepszy, więc dlaczego akurat taka liczba? No i też Malcolm Gladwell oparł tą książkę na badaniach psychologa szwedzkiego Ericssona, który badania na ten temat przeprowadził na 30 muzykach z Akademii Muzycznej w Berlinie. No i właśnie po tych badaniach doszedł do takiego wniosku, tak, że konieczne jest zrobienie tych 10 tysięcy godzin. Po pierwsze, dla mnie to jest niedorzeczne, jeżeli chodzi o czas. Po drugie, 30 muzyków z całym szacunkiem, bo też zajmuję się psychologią, to jest za mała grupa eksperymentalna, żeby generalizować cały wniosek na wszystkich ludzi. Jednak czas jest istotny, jeżeli chodzi o pasję. Jakiś czas temu, około 3 lat wstecz, zacząłem interesować się coachingiem. Przeglądałem różne książki, przeglądałem też różne witryny internetowe i na stronie jednego coacha znalazłem taką ikonę. Ta ikona przedstawia zegar, gdzie duża wskazówka wskazuje za 5:12 i napisane tam jest tu i teraz. I ta prosta ikona stała się moją prywatną inspiracją. Na jej podstawie zadałem sobie takie pytanie, czy ja rzeczywiście żyję tu i teraz, czy ja rzeczywiście zajmuję się tym, czym się chcę zajmować i czy rzeczywiście angażuję się na 100% w takie sytuacje, w których się obecnie znajduję. Czy jak z kimś rozmawiam, to czy na 100% z nim rozmawiam i się angażuję w tą naszą relację, czy przypadkiem nie układam sobie już w głowie listy zakupów, czy jak jem, to smakuje rzeczywiście to jedzenie i jem w 100% zaangażowany, czy jem tylko szybko, bo gdzieś muszę już dalej pędzić. I ta mała ikona stała się na tyle moją inspiracją, że dzisiaj w zegarku ustawiłem sobie sekundnik stopera na za 5:12, bo w każdym momencie, gdzie się znajduję i jestem na przykład znużony i patrzę na zegarek, jak długo jeszcze tutaj będę, to przypominam sobie, że ja kiedyś umówiłem się sam ze sobą, że będę angażował się na 100% we własne życie. Powiedzcie mi, kto z was siedzących tutaj na sali jest w stanie powiedzieć mi,
która jest godzina, jaki mamy czas. Podnieście rękę i powiedzcie ja, bo jest ciemno, to was nie wszystkich widzę. Okej, okay, ale kto jest w stanie powiedzieć w ogóle mi, która jest godzina? Nie konkretnie, która jest godzina. Okej, okay. widzę, że wszyscy, nawet kolega już zadecydował, że wszyscy. Część z was ma zegarek na rękach. Część ma telefon czy smartfon, na którym możecie powiedzieć mi, na którym możecie sprawdzić, która jest godzina. Nosicie czas przy sobie. Nosicie go na rękach, nosicie go w kieszeniach. Nie zapominam o paniach w torebkach. Ale pytanie, czy właśnie na 100% bierzecie ten czas we własne ręce, żeby być tu i teraz i żeby działać tutaj i teraz. Dalaj Lama powiedział kiedyś mniej więcej tak, ja przytoczę sens, bo nie pamiętam dokładnie tego cytatu. Powiedział tak, na pytanie, jaka istota jest najbardziej dla niego fascynująca, która żyje na Ziemi, powiedział, że człowiek. Dlatego, że człowiek tak bardzo martwi się o swoją przyszłość, że nie cieszy się z teraźniejszości. Człowiek, martwiąc się o tą swoją przyszłość, nie żyje tak naprawdę ani w przyszłości, ani w teraźniejszości. I człowiek w końcu żyje tak, jakby miał nigdy nie umrzeć, po czym umiera tak naprawdę nie żyjąc. Ok. Wyobraźcie sobie teraz, że pytam... Może tak, nie wyobrażajcie sobie, że was pytam, po prostu was zapytam. Ile lat żyje statystyczny Polak? No, biorąc pod uwagę, że mamy i mężczyzn, i kobiety, to statystyka mówi, że średnio w Polsce człowiek żyje około 75 lat. Kobieta 82, mężczyzna 73, z tego co pamiętam. Wyobraźcie sobie teraz, że wszyscy macie takie krawaty jak ja. OK? Wyobraźcie sobie. Jeżeli to jest moja linia życia i to jest 75 lat, no to niestety ja już 1/3 przeżyłem ponad. Więc 1/3 myślę, że jest gdzieś tutaj. Tego czasu już nie mam. Zobaczcie na to, że doba ma 24 godziny. 8 godzin, od 6 do 8 godzin przesypiamy. Zatem odcinam też ten czas, który przesypiam. Tego czasu już nie mam, jego nie wykorzystam. Doba ma 24 godziny, mniej więcej 8 godzin dziennie poświęcamy na takie obowiązki jak praca, studia, szkoła. Tego czasu też mi już nikt nie zwróci. Słucham? Więc tego czasu też mi już nikt nie zwróci. Ten czas, który został, to jest prawdziwie mój czas. Ja ten czas biorę za każdym razem w ręce, po to, żeby być tu i teraz, po to, żeby żyć tu i teraz i żeby czerpać ze swojego życia jak najwięcej. I to ja tak naprawdę mam wpływ na to, jaka pasja wypełni właśnie ten czas, ten prawdziwie mój. Dlatego podsumowując, dokonujcie wyborów świadomych, dokonujcie decyzji, szukajcie swojej pasji, tak jak miłości. Bądźcie wytrwali, o czym tutaj już prelegenci mówili. Szukajcie inspiracji. No i przede wszystkim bierzcie czas w swoje ręce, by żyć z pasją. Dziękuję.